Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. W piątek rozpoczyna się w Wiśle Święto Sąsiada i potrwa do niedzieli. W programie wiele zabaw oraz rozgrywek dla rodzin, znajomych, przyjaciół, sąsiadów. Impreza jest kontynuacją projektu Wisła Jabłonków Jesteśmy Blisko Siebie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W piątek już od 11 na placu Hofa piknik charytatywny dla rodziny Wolskich z Wisły, którzy w wyniku pożaru stracili dom. W sobotę od 14 piknik rodzinny w Parku Kopczyńskiego, zaś od 18 w tamtejszym amfiteatrze koncerty. Wstęp wolny. W niedzielę z kolei w samo południe wystartuje 6 rajd retro po sąsiedzku. W najbliższy piątek w Brennej rozpoczyna się plenerowy teatr dla dzieci. To wydarzenie otwiera zdolna i zaangażowana, pełna magicznych pomysłów grupa artystów rodziców, dzieci z przedszkola Hipopotam w Górkach Wielkich. Zaprezentują się w historii Małej Syrenki. Plenerowy teatr dla najmłodszych będzie miał miejsce w każdy wakacyjny piątek w tamtejszym amfiteatrze o godzinie 16. Wstęp wolny. W piątek w Cieszynie kolejna odsłona festiwalu Wakacyjne Kadry. Tym razem zostanie wyświetlony polski film Najlepszy. Start godzina 21.30, Cieszyński Rynek. W sobotę w Istebnej rozpoczynają się Dni Istebnej. W tamtejszym amfiteatrze pod Skocznią sporo będzie się działo. W sobotę od 18.00 wręczenie nagród Rady Gminy, później występy. Zaprezentuje się m.in. Mała Istebna oraz holenderscy muzycy. O 21.30 koncert zespołu Ustroński. Na tym nie koniec. W niedzielę start godzina 14.30. Najważniejszym punktem programu będzie wybór najpiękniejszej góralki 2019 roku. W przerwach różnego rodzaju pokazy oraz występy, ogłoszenie wyników około 17.30. Zmieniamy klimat i przenosimy się do Brennej. W sobotę odbędą się tam 13. Mistrzostwa Górali Karpackich w koszeniu łąki kosą. Zaprasza Gospodarstwo Agroturystyczne u Gazdy, start godzina 13.00. W programie oprócz koszenia różnego rodzaju konkurencje, a także regionalna kuchnia. Pozostajemy w Brennej, bo w tamtejszym amfiteatrze w sobotę rozpoczyna się 52. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych. Koncerty startują o 11.00. W niedzielę Brenna zaprasza na muzyczny wieczór w Leśnicy. Koncert rozpocznie się o 18.00. Tym razem będzie to spotkanie z organami w roli głównej. Wstęp wolny. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy oczywiście do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.